Szczęść Boże, witamy dzisiaj razem z nami ojca Józefa Witko, franciszkanina. Jesteśmy świeżo po rekolekcjach, które ojciec prowadził w Toruniu, w których brał udział ponad 1000 osób. Rekolekcje, których motywem przewodnim były słowa z Księgi Sędziów. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. Ich takim przewodnikiem był Gedeon. Dlaczego, ojcze? Dlaczego Gedeon jest symbolem? Ta sytuacja, w której on się znalazł, sytuacja w Ofra, o której ojciec tyle mówił, co ona symbolizuje dla nas, dla ludzi wiary? Szczęść Boże. Kiedy po raz pierwszy zacząłem czytać Księgę Sędziów, bardzo mocno uderzyły mnie słowa, które Gedeon usłyszał z ust anioła. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego anioł przywitał Gedeona takimi słowami, bo przecież był zalękniony. Księga Sędziów opisuje nam sytuację Izraelitów jako tragiczną. Oni stali się niewolnikami Madianitów, musieli się przed nimi ukrywać. Kiedy Madianici przychodzili w ogromnej liczbie, niszczyli pola, zabierali zboże, wprawiali Izraelitów w ogromną nędzę. Gedeon z obawy przed Madianitami muci zboże na klepisku, a w jego sercu jest lęk, niepokój i w ogóle nie ma wiary, bo księga wyraźnie stwierdza, że kiedy Gedeon patrzy na swoją sytuację, to zadaje pytanie aniołowi, gdzie jest Bóg? Dlaczego mi to się przydarza? Dlaczego nam to się przydarza? Więc myśląc o tych słowach, zastanawiałem się, dlaczego anioł mówi takie słowa. Dzielny wojowniku. Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I dopiero po pewnym czasie zrozumiałem, że nie jest łatwo w sytuacji zagrożenia, w sytuacji, kiedy człowiekowi wali się życie, kiedy ma różnego rodzaju problemy, żyć, a mimo to żyje. I ta dzielność wtedy bardzo ładnie jest widoczna. Człowiek, który z reguły jest słaby, często się załamuje, lęka, mimo wszystko w takiej sytuacji wykazuje się męstwem. Matka, która sama samotnie wychowuje dziecko, która boryka się z problemami finansowymi, nie ma pracy, jest dzielna, mimo tej sytuacji potrafi zrobić wszystko, aby żyć i aby dziecku nic nie brakowało. I wiele osób właśnie znajduje się w podobnej sytuacji, że mimo trudności żyją, nie rezygnują z życia. I ta dzielność wtedy jaśnieje w całej pełni. Oni są bohaterami życia. I wydaje mi się, że właśnie ta historia Gedeona, szczególnie te słowa, które anioł powiedział do niego, rzucają światło na nasze życie. Zwłaszcza życie tych, którzy zapomnieli, że są dzielni, że mają w sobie moc i siłę do przezwyciężenia tej sytuacji, w której się znajdują. I anioł, ukazując się Gedeonowi, zwraca uwagę, słuchaj, zamiast narzekać, zamiast się martwić, zamiast się lękać, oprzyj się na Panu, który jest w Tobie i zmień sytuację, w której się znalazłeś. I wydaje mi się, że właśnie po takiej lekturze, po przemyśleniu pewnych spraw, człowiek nabiera takiej pewności, a ta pewność nie płynie z jakiejś pychy, ale ze świadomości, że Pan jest ze mną, a skoro tak, nie może się niczego lękać. Mogę stanąć do walki z każdym wrogiem i zwyciężę, bo Pan jest ze mną. No ojcze,
bardzo dobrze żyć bez lęku, bardzo dobrze jest oprzeć się na Panu, ale tak jak spojrzymy dzisiaj na świat, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest świat zdominowany przez lęk. Także w Kościele wierzący są sparaliżowani lękiem. On ma różne przyczyny. Ojciec wielokrotnie mówił, że chrześcijanin to ma być człowiek, który się nie lęka. Jak z tym lękiem sobie poradzić? Jak go złamać? Lęk rzeczywiście ma ogromny wpływ na człowieka. Można powiedzieć, że w momencie, kiedy człowiek zostaje opanowany przez lęk, umiera. On już staje się niezdolny do życia. Natomiast Pan, który jest z nami, jest źródłem naszego życia, naszego szczęścia. On jest naszą mocą. To On mówi, nie bój się, nie lękaj. W Piśmie Świętym, gdzieś tam ktoś obliczył, że to zdanie, nie bój się, nie lękaj, pojawi się 365 razy. Czyli tak jakby Bóg każdego dnia mówił do człowieka, nie bój się, nie lękaj, jestem z tobą. I problem leży nie w lęku, ale w tym, komu ufamy. Panu, który jest z nami, który mówi, nie bój się, nie opuszczę cię, nie porzucę. Nie lękaj się zatem, bez względu na to, co się ci przydarzy. Czy też ufamy sobie, bo jeżeli sobie, no to będziemy się lękać, bo wobec tego świata, no przegramy, świat z nami się nie będzie liczył. I będziemy się bać o swoje życie, o swoje zdrowie, o swoje bezpieczeństwo, o swoją rodzinę, o swoją pracę. Ale te obawy wcale nie poprawią naszego samopoczucia, bo jeśli będziemy komuś niepotrzebni, to nas wyrzucą. Jeżeli nas wyrzucą, to nasz lęk wcale nas nie ochroni. Ale Pan tak. Chociaż w jakim stopniu wpływa na nas to, z jakich rodzin się wywodzimy, czy ta przeszłość nas determinuje? Czyli innymi słowy, jesteśmy wierzącymi, kroczymy za Panem, krócej bądź dłużej, ale mamy jakieś dziedzictwo przodków, naszych rodziców. I teraz, jeżeli to były jakieś dramatyczne historie, jakieś złorzeczeń od najbliższych, od rodziców, czy nawet przekleństw, to czy wystarczy tylko, jeżeli ja będę prowadził takie życie duchowe, sakramentalne, życie w łasce, czy jeszcze coś muszę więcej zrobić, żeby ta przeszłość, ta zła przeszłość nie miała na mnie tak dużego wpływu? Powiem tak, środowisko, w którym żyjemy, jest ogromnie ważne. Jeżeli wywodzimy się ze środowisk, z rodzin, gdzie był lęk, gdzie był niepokój, gdzie dominowało martwienie się, narzekanie, to nie ma co się dziwić, że my tym nasiąkliśmy. I nawet w sytuacji, kiedy jest dobrze, będziemy narzekać, będziemy się lękać, będziemy się niepokoić, bo zostaliśmy tak ukształtowani. No, kto z kim przystaje, takim się staje. Rodzina ma ogromny wpływ. I nawet życie sakramentalne tutaj niewiele zmieni, bo nie działa automatycznie. Sakrament jest ważny, ale on nas nie zmieni. My musimy chcieć się zmienić. My musimy zacząć inaczej myśleć. Jezus, kiedy przyszedł, kiedy rozpoczynał swoją działalność, wzywał do nawrócenia. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Czyli to słowo nawrócenie oznacza zmień myślenie. Zmień myślenie, czyli porzuć te myśli, które są negatywne. A wraz z tymi negatywnymi myślami porzuć te negatywne uczucia, do których się przyzwyczaiłeś, które się rozwinęły. Zacznij myśleć inaczej i zacznij żyć inaczej. Eucharystia, sakrament pokuty, czyli sakramenty, modlitwa będzie pomocna, ale ty musisz też włożyć trud i wysiłek, aby przezwyciężyć te negatywne myślenie, które odziedziczyłeś po swoich rodzicach czy przodkach, te uczucia, którymi ulegałeś, uczucie złości, gniewu, no, trzeba świadomie przezwyciężać. Można powiedzieć, że są ci Madianici, którzy przychodzą od czasu do czasu w różnym okresie naszego życia i po prostu niszczą, zabierają radość,
spokój, nadzieję. I człowiek żyje w lęku. Zaczyna się martwić czymś, czego jeszcze nie ma, ale spodziewa się, że będzie, a to, co będzie, nie będzie dobre. I to go paraliżuje. Wtedy ani modlitwa, ani nawet sakramenty niewiele to zmienią, bo człowiek potrzebuje Słowa Bożego. Słowa Bożego, które by odwróciło jego myśli, jego wzrok od tej sytuacji tragicznej, której człowiek się przypatruje, o której myśli, i pomogło zwrócić swój wzrok, całą uwagę na Pana. Jeżeli my odkryjemy Boga, naprawdę będziemy się cieszyć. I nieważne, co nas spotka, ważne, że żyjemy. Ja często, przynajmniej w czasie rekolekcji, zachęcam do cieszenia się życiem. Po prostu, żeby ucieszyć się życiem. Żeby w momencie, kiedy budzę się rano, aby zobaczyć, moja klatka piersiowa się podnosi do góry i opada na dół. To znak, że żyję. Jest we mnie tchnienie Boga, czyli Bóg chce, abym żył. On się mną zainteresował. I daje mi cały dzień, abym się cieszył, abym poprzez to życie, które akceptuję, oddał mu chwałę. I to jest najpiękniejsze. Wtedy sakramenty bardzo pomagają, bo ja wiem, że uświadamiam sobie, że Eucharystia czy modlitwa to jest spotkanie z Panem, to jest źródło doświadczenia kogoś, kto rano daje mi tchnienie życia. I ja, ciesząc się tym, zwracając uwagę już na początku swojego dnia, uwagę na życie i wyrażając tę radość z tego, że żyję, inaczej będę nastawiony w ciągu dnia. Łatwiej będzie mi przyjść uradować się. A jeśli świadomie jeszcze wybiorę radość, jeśli sobie postanowię, że wybiegnę teraz na zewnątrz, poskaczę po podwórku, przypatrzę się ptakom, zobaczę, jak kołyszą się liście na wietrze, zobaczę promień słońca, jakieś krople deszczu, wrócę do domu, zobaczę wspomożonka, dziecko, uraduję się, to otwieram się całkowicie na radość. I nieważne, że mnie coś boli, że mam taki czy inny problem, to nie jest ważne. Ważne, że żyję, że mam bliskie osoby, że mogę do kogoś się odezwać, z kim się spotkać. I tym się cieszę. To staje się najważniejsze. Jeżeli to będę rozwijał każdego dnia, to z każdym dniem będzie łatwiej. I wtedy nieważne, co mnie spotka. Ważne, że jest Pan, który daje mi życie i ja się tym cieszę. A te sytuacje zewnętrzne, nawet jeśli się nie zmienią, nawet jeśli nie będą po mojej myśli, to przecież to nie ma znaczenia. Ważne, że wewnętrznie czuję radość i pokój. A dzięki temu, że czuję radość i pokój, to sobie poradzę. Bo ze mną jest Pan, rozwiążę ten problem, przejdę przez tą chorobę, uporam się z tym nieszczęściem, bo ze mną jest Pan. I zamiast skupiać się na tym, co zabija tę radość, co mi kradnie tę radość, skupiam się na tym, który mi daje tę radość. Ja myślę jednak, że niełatwo jest wejść na tą drogę dziękczynienia czy uwielbienia, które jest niedoceniane, tak jak ojciec mówił, czy zapominane, czy jakoś tak mało praktykowane w naszym życiu duchowym. Skąd te problemy się biorą, że tak trudno jest nam Panu Bogu dziękować, Pana Boga uwielbiać, skoro jest to tak ważne, bo ojciec nawet wskazywał, że przez dziękczynienie i uwielbienie możemy doświadczyć uwolnienia. Tak. Powiem to na własnym przykładzie. Na początku, podobnie jak i inni, też zacząłem się martwić, człowiek popadał w smutek, w jakąś tam złość. I też się modliłem. Panie Boże, no pomóż mi jakoś się z tym uporać. Zmień, bo nie chcę być zły, nie chcę chodzić smutny, ponury. Zmień mnie. Ale taka czy inna modlitwa wcale nie działała, bo ja prosiłem, a uczucia robiły swoje, nie? Sytuacje też nie były sprzyjające. Jakaś reprymenda od przełożonego, jakaś decyzja, która nie była po mojej myśli, jakieś sytuacje, które były dołujące. To wszystko sprawiało, że no człowiek chodził smutny, czasem zły, nabierał sobie do głowy, co będzie, zaczął się martwić i modlitwa nie działała. Ale ta sama modlitwa, kiedy wybierałem nie smutek, martwienie się, złość czy gniew, tylko radość, pokój, wdzięczność za taką sytuację, nawet za tę reprymendę, za te przykre słowa,
Kiedy wybierałem radość z tego, czyli zacząłem Bogu dziękować, ta sama modlitwa nagle zaczęła działać. Pojawiał się radość, pokój, taka chęć życia, wdzięczność. Mało tego, nie czuły się urazy. Jakieś urazy do kogoś, kto mnie zranił, czy powiedział przykre słowo. To się nie liczyło. Ważne, że jest ten człowiek, że dzisiaj mi powiedział przykre słowa, rano na przykład, a wieczorem się spotykamy, rozmawiamy i cieszymy się, że jesteśmy razem. Choroba, taki czy inny problem, to też nie jest wart tego, aby tym się zamartwiać. Więc zacząłem wybierać świadomie drogę radości, drogę pokoju, drogę dziękczynienia. Świadomie, nie, że oczekiwałem, że to przyjdzie samo, że ja będę się modlił i nagle poczuję radość, pokój, szczęście, tylko próbowałem mimo trudności uśmiechać się, cieszyć się jak dziecko, dziękować Panu Bogu, nie rozumiejąc, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. I wtedy zaczęło się to zmieniać. Nagle zacząłem tego doświadczać rzeczywiście. To tak jakbym wszedł na inną drogę. Już nie drogę smutku, martwienia się, złości, gniewu, tych negatywnych uczuć, ale drogę, na której jest wszystko to, co najlepsze. I wtedy nagle zacząłem odkrywać, że Bóg się do mnie uśmiecha, nie? Promień słońca, Panie Boże, to ciepło, które czuję na twarzy, to Twój dotyk, dzięki Ci, nie? Tyle ludzi na świecie, a Ty mnie teraz dotknąłeś. Od razu wszystko zaczyna się zmieniać w moim myśli, w moim sercu. Pojawiają się takie ciepłe uczucia. Widzę człowieka, podchodzę do niego, uściskam go, przywitam się, uśmiechnę. Nagle widzę, że ten człowiek też zmienia mój stosunek do mnie. Im więcej się uśmiecham, im więcej wylewam z siebie dobroci na innych, tym więcej do mnie to wraca. Nagle się okazuje, że to, co sieję, to zbieram. Nie? Kiedyś jak siało się złość, gniew, urazę, to wracało. Nagle ktoś był zły na mnie, niechętny, jakiś złośliwy, a teraz wszystko się zmienia, bo nagle ja się uśmiechnąłem, ten człowiek też się uśmiechnął. Podałem mu rękę, podszedłem do niego, uściskałem, odzajemnia te same uczucia i nagle wrogość zamienia się w przyjaźń. Nagle wszystko zaczyna się zmieniać. A to sprawia, że w sercu pojawia się naprawdę takie odczucie ogromnej mocy Boga, że człowiek nabiera takiej pewności, że gdyby stanął przed jakimś potężnym nieprzyjacielem, to nawet by się nie przeraził, bo ta moc Boga, którą człowiek, jeśli tak można powiedzieć, czuje, pokonałaby natychmiast. I nie ma lęku, po prostu nie ma lęku. I tam, gdzie jestem, staram się właśnie wielu osobom mówić, żeby świadomie wybierać, nie czekać, aż przyjdzie radość, pokój, szczęście, tylko świadomie wejść na drogę szczęścia. Ty krocz szczęściem, dawaj szczęście innym, ono wróci do ciebie. Ty krocz drogą miłości, dawaj miłość innym, ona wróci do ciebie. Nie narzucaj się, po prostu ciesz się drugą osobą, przytul, zaakceptuj, nie zmieniaj go. Twoja obecność, Twoja miłość, Twoja radość, Twoje szczęście udzielane innym będzie działać i wróci do Ciebie. Ojcze, ta rola dziękczynienia, uwielbienia, to oznacza, że mamy zgadzać się tak bezkrytycznie na wszelkie zło, wszelką trudną sytuację, wszelkie cierpienie, które nas spotyka, czy też to znaczy coś innego? Ja nie mówię, żeby się zgadzać, bo na zło nie możemy się zgadzać. Zło trzeba odrzucać natychmiast. Ale ja się zgadzam na wolę Bożą, która dopuszczając to zło, z tego zła wyprowadza dobro. Ja się na to zgadzam, żeby Bóg w moim życiu z tego zła, które dopuszcza, którego nie jest autorem, ale które gdzieś tam zaistniało w jakiejś sytuacji, a które Bóg dopuszcza, wiem, że On z tego zła wyprowadzi dobro. Ja się zgadzam na to dobro i dziękuję za to dobro, że Bóg jest. Więc nie muszę się martwić tym złem, on z tego zło wyprowadza dobro, z tego zła wyprowadza dobro i już cieszę się tym dobrem, nie tym złem. Skupiam się na tym dobru, którego jeszcze nie widać. Ja nie wiem, jakie to będzie dobro, ale wiem, że jest Bóg, to będzie dobrze, a ze złem walczę. Nie? Na przykład jeżeli ktoś powie mi przykre słowo, to jest złe, ja się na to nie godzę, ale wiem, że będzie jakieś dobro, nie wiem jakie. Więc sobie jakoś to wyobrażam, nie? Może mam być cierpliwy, nie?
Może mam być łagodniejszy. Panie Boże, dziękuję więc za to, że uczysz mnie tej łagodności. Ja bym był bardziej jeszcze łagodny, bardziej otwarty na przebaczenie. Nie? I na tym się skupiam, że to jest jakaś okazja do ćwiczenia się, bądź to w cierpliwości, bądź miłości, bądź przebaczeniu, bądź przyjmowania czegoś, czego nie rozumie, z poddaniem woli Bożej, bo my wobec zła bardzo często jesteśmy bezradni. Nie? Mamy na przykład jakąś firmę i sytuacja ekonomiczna jest niesprzyjająca i firma pada. Ja się na to nie godzę, na to zło, które niszczy moją firmę, dorobek mojego życia, ale nie popadam w rozpacz. Po prostu ufam Bogu, że z tej sytuacji złej dla mnie On wyprowadzi dobro, więc zamiast siąść, rozpaczać, przeklinać siebie, Boga i całe społeczeństwo, ja zaczynam uwielbiać Boga. Boże, uwielbiam Cię, nie rozumiem tego, ale uwielbiam Cię, bo z tego zła Ty wyprowadzisz dobro. A skoro tak, to ja już się tym cieszę, że to dobro będzie o wiele lepsze po stracie tej firmy niż przed stratą. I tak jest ze zdrowiem, tak jest z innymi rzeczami. Bóg działa poprzez nas, więc jeśli my zaczynamy otwierać się na życie, no to życie zaczyna się w nas rozwijać. Bo tak bardzo często jest na przykład też tak, że ktoś zamyka się na życie, nie chce mi się żyć, mam dość takiego życia, nie? Nienawidzę swojego życia i wychodzi za mąż, nie może zajść w ciąży, bo zamknął się na życie. I często po wielu latach taki człowiek, on nie pamięta tych sytuacji, kiedy zamknął się na życie, co wpłynęło na to, że on powiedział, nie chcę żyć, mam dość życia, nie chcę takiego życia, nienawidzę swojego życia. A później ta osoba wychodzi za mąż, czy żeni się i nagle nie mogą mieć dzieci. Nie wiadomo dlaczego. Jest modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie i nie ma efektu. Bo jest człowiek zamknięty na życie. Najpierw musi sam otworzyć się na to życie, które Bóg mu dał. Ucieszyć się tym życiem, aby docenił ten dar nowego życia, o jaki Pana Boga prosi. Bo jeśli ty nie cieszysz się swoim życiem, w jaki sposób ucieszysz się życiem innego człowieka? Jeśli ty znienawidziłeś swoje życie, możesz znienawidzić też życie tego, którego Bóg ci da. Więc najpierw trzeba uporządkować te swoje wewnętrzne sprawy, które nas na to życie zamknęły. I tak jest z wieloma sytuacjami. Dlatego ta przestrzeń, jeśli to nazwiemy ofra, w której dokonuje się zło, jest ogromnie ważne, żeby zrozumieć, że to zło ma wpływ na różne przestrzenie naszego życia. Przede wszystkim brak miłości i akceptacji. Tutaj nie ma mocnych. Ktoś, kto był niekochany, nieakceptowany, nieceniony, będzie z tego powodu bardzo cierpiał. Jeśli nie zostaną te rany uzdrowione, to i nawet w dorosłym życiu on będzie ciągle ofiarą. On będzie łaknął miłości, akceptacji, nie uzdrowienia, tylko przytulenia, zwrócenia uwagi na siebie, żeby ktoś go docenił, zaakceptował, pogłaskał. Będzie po prostu spragniony tych uczuć, tego ciepła, tej miłości. A druga przestrzeń to grzech, który też gdzieś wkrada się w nasze życie, nawet przez naśladownictwo, kiedy obserwujemy grzeszne życie naszych rodziców, zaczynamy naśladować. Kłamiemy, oszukujemy, wchodzimy w pornografię, wpadamy w gniew, chowamy urazę. Tego się też uczymy w jakiś sposób od naszych bliskich. Jeśli tutaj wejdziemy w takie grzeszne życie i z jakiegoś powodu, na przykład z powodu wstydu czy lęku, że ktoś będzie źle na nas patrzył, zataimy w sakramencie pokuty, no to będzie mocno to kuleć w naszym życiu i może doprowadzić do poważnych nawet dręczeń. I później człowiek nawet po paru latach może odkryć, że ma myśli bluźniercze i nie będzie wiedział dlaczego. Chodzę do kościoła, modlę się, spowiadam, a to są myśli bluźniercze, bo są jakieś sprawy niezałatwione, jakiś grzech zatajony w spowiedzi, czy gdzieś tam to pornografia mogła bardzo mocno wniknąć w jego serce
i nie zostało to oczyszczone. Stąd te pewne konsekwencje. Czy też gwałtowne uczucia, to też kolejna przestrzeń. Jeśli ja ciągle się denerwuję, złoszczę, lękam, niepokoję, martwię, to to się rozwija i w pewnym momencie ja inaczej nie potrafię się zachować. I ta właśnie przestrzeń, którą możemy nazwać jako ofra, jest tą przestrzenią, gdzie przychodzi Pan i mówi: jesteś dzielny, bo nie targnęłeś się na życie. Wybrałeś życie, żyjesz, nie powiedziałeś koniec, kończę z sobą. Ale trwasz, mimo tego umęczenia, udręczenia, jesteś dzielny. Z tobą jest Pan, odkryj teraz Pana i pokonaj to zło, które cię niszczy, mocą Pana, który jest z tobą. Jeśli w to uwierzymy, naprawdę zaczniemy się zmienić, bo nawet sama modlitwa najlepszego charyzmatyka może nic nie zmienić, jeśli ja nie wejdę w taką wewnętrzną walkę mocą Boga z tymi ranami, grzechami, negatywnymi uczuciami. Do tego mogą przyjść jeszcze jakieś demony, które mogą atakować i jeszcze bardziej w tych przestrzeniach mnie niszczyć. Jeśli uwierzę w obecność Boga i zacznę walkę, może nie od razu, ale wraz z upływem czasu naprawdę zacznie się wszystko zmieniać. Bo to, co możemy zaobserwować, nie? Osoby opętane na przykład, one zamykają się na życie. Demony dążą do śmierci. Robią wszystko, żeby te osoby wybrały śmierć, żeby popełniły samobójstwo. One są smutne, one są przygnębione, one są udręczone i mówią: mam dość już tego. Natomiast tam, gdzie działa Duch Boży, nawet jeśli ta osoba jest sparaliżowana, czy na wózku, czy ma jakąś chorobę, czy jakąś trudną sytuację, zawsze jest radosna, otwarta na życie. Mimo wszystko cieszy się życiem, widzi radość w tym, w czym inni nie widzą. Tak niedawno słyszałem takie słowa osoby, która miała raka jelita grubego. Miała woreczek, nie mogła się wypróżniać normalnie, tylko do woreczka. Nie? I z tym woreczkiem chodziła. I kiedy została uzdrowiona i nagle mogła się wypróżnić, normalnie mówi: Boże, jak ja Ci dziękuję. Jakie to fajne, jakie to cudowne, że ja mogę sobie usiąść, spokojnie wypróżnić. Nie dostrzegałem tego wcześniej. Dziękuję Ci. I nagle ta osoba zaczyna dostrzegać to, że może iść do ubikacji, może się umyć, może wstać z łóżka. Zaczyna dostrzegać szczęście w tym, w czym wcześniej nie dostrzegała. A jej się wydawało, że jest najnieszczęśliwszą osobą. Bo tutaj problemy w firmie, tutaj jeszcze ta choroba, problemy w rodzinie, z dziećmi, same nieszczęście. Nagle poprzez tę chorobę odkrywa, że ma wiele, o wiele więcej powodów do szczęścia niż do nieszczęścia. I zaczyna wszystkim się cieszyć. To, że widzi żonę, to, że może z nią wypić kawę, że może z nią porozmawiać, że może iść do pracy, bo inni nie mają, nagle wszystko zaczyna go cieszyć. Inne myślenie. No to jest właśnie nawrócenie. Kompletnie inne myślenie. Myślę, że to bez łaski nie jest wykonalne, żeby tak zmienić swoje myślenie, żeby kiedy pojawia się sytuacja jakiegoś trudu, jakiegoś uciemiężenia, jakiegoś bardzo realnego cierpienia, móc pozytywnie na nią zareagować. Więc wkroczyliśmy tutaj w taki teren duchowej walki i zastanawiam się, co moglibyśmy powiedzieć, jak konkretnie, krok po kroku, nie upaść na duchu, tylko wzrastać ciągle w tej radości życia. Jezus mówi: beze mnie nic uczynić nie możecie. Święty Paweł zaś pisze, że wszystko jest łaską. Wszystko. A więc nie tylko to, co jest dobre, ale również to, co jest złe. A święty Piotr pisze, że zbliżcie się do Boga, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Czyli kiedy zbliżamy się do Boga, wszystko zaczyna się zmieniać. Wchodzimy w taką bliską relację z Bogiem, zażyłą relację z Bogiem i wtedy ta Jego obecność ma tak pozytywny wpływ na nas, bo przecież od Niego wyszliśmy i do Niego musimy zdążyć, więc jeśli odchodzimy od Boga, to może nie zewnętrznie dzieje się źle, ale wewnętrznie na pewno zaczynamy cierpieć i coś tam niedobrego się dzieje w człowieku. Więc kiedy my zbliżamy się do Boga, zewnętrznie może dalej dziać się źle, ale wewnętrznie wszystko zaczyna się zmieniać i nagle człowiek czuje, że to, co się liczy w tym życiu, to właśnie obecność Boga i życie, które On mi daje. Bo my tak naprawdę zostaliśmy stworzeni do życia. Jeśli odkryjemy życie,
nam nic innego nie będzie już potrzeba. A życiem jest dla nas Bóg. Więc ja, nawet jako dorosły człowiek, mogę żyć tak jak dziecko, ciesząc się i niczym się nie martwiąc. Bo przecież dziecko nie pracuje, zwłaszcza to małe, ale się nie martwi. Czy będzie miało coś zjeść, czy w coś się ubierze, czy będzie miało gdzie mieszkać. Wie, że ma tatę, mamę. Oni się troszczą, oni się martwią. Więc ono nie musi tym się martwić. Nawet chorobą, bo jeżeli zachoruje, jest mama, jest tata, to po co się martwić? Dziecko więc biega, skacze, bawi się i cieszy się. I Bóg chce, żebyśmy właśnie byli właśnie tak jak dzieci, nie martwiąc się, całkowicie mu ufając, robiąc to, co do nas należy, tyle, ile potrafimy, a resztę jemu zostawić. I to jest właśnie to zbliżanie się do Boga, ufanie Panu Bogu. A jeśli atakują nas demony, jeśli są to demony, które atakują naszą seksualność czy naszą wiarę, w imię Jezusa Chrystusa nakazuję wam, demony nieczystości, demony niewiary, pychy, idźcie precz ode mnie. Od razu przepędzam. Powiem szczerze, że byłem zdumiony, kiedy usłyszałem te słowa w jednej z konferencji, którą ojciec głosił, że sytuacje trudne, nawet krańcowo, beznadziejne po ludzku, są dla Pana Boga zachętą do tego, żeby coś rozpocząć nowego, żeby to, co wydaje się już skończone po ludzku, stało się jakimś super dobrym początkiem, że to, co jest jakimś przekleństwem po ludzku, jest przeklinane, stać się może jakąś skarbnicą Bożego błogosławieństwa. Może coś powiedzieć na ten temat? No właśnie. Tam, gdzie wkracza Bóg, wszystko się zmienia. Popatrzmy na krzyż Jezusa. Krzyż, zanim stał się znakiem zwycięstwa, był znakiem klęski. Zanim stał się znakiem błogosławieństwa, był znakiem przekleństwa. Zanim był znakiem życia, był znakiem śmierci. Do momentu, kiedy Jezus na nim zawisł. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Przekleństwo zamieniło się w błogosławieństwo. Śmierć w życie. Klęska w zwycięstwo. Wszędzie tam, gdzie wchodzi Pan Bóg, wszystko się odwraca. Koniec staje się początkiem czegoś nowego. Śmierć nagle obfituje nowym życiem. Ale nie bez naszego udziału, tak? Nie bez naszego udziału, bo to jest tak jak z ziarnem. Żeby ziarno obumarło i wydało życie, ktoś musi to ziarno wrzucić do ziemi. Pan Bóg już tam w tym ziarnie zawarł wszystko, co jest potrzebne do wzrostu. Ale człowiek musi rzucić. I tak samo nasze słowa. Jeśli chcemy, żeby wydało plon obfity, nasza wiara, nasza miłość, nasza radość, musimy się tym posłużyć. Musimy tego użyć. Nie użyjemy, nic się nie stanie. Bóg, tak jak czytamy u świętego Pawła, z góry przygotował dobro, abyśmy je pełnili. Czyli wszelkie dobro, które może zaistnieć na świecie, już jest przygotowane. Ale nie zaistnieje, jeśli człowiek się nie zaangażuje. Dlatego tak mi się wydaje, nie wiem, czy dobrze myślę, ale wszystkie dzieci nienarodzone, które zostały uśmiercone, mogły uczynić dobro, które Bóg przygotował, ale nie uczynią, bo ich nie ma. I to dobro nie będzie udziałem ludzkości, bo ludzkość pozbawiła życia tych, przez których Bóg mógł to dobro urzeczywistnić w tym świecie. I dlatego jeśli chcemy w swoim życiu doświadczać czegoś niezwykłego, zbliżamy się do Boga. A On już przygotował to dobro, które stanie się w naszym życiu niezwykłe. Nikt za nas tego dobra nie zrobi, ale nie spełni. Nie urzeczywistni, tylko my. I w tym jesteśmy tak bardzo cenni, że Bóg tak nas ceni, bo wie, jakie dobro poprzez nas zaistnieje w tym świecie dla dobra całej ludzkości, nie tylko dla nas. Dlatego tak bardzo, bardzo szanuje życie, nie troszczy się o życie. Diabeł, który wie o tym, wszystko robi, aby to życie zabić, zniszczyć. I my, jeśli odkryjemy Boga, czyli jeśli zbliżamy się do Boga, wystarczy się tylko złemu przeciwstawić. Nie musimy z nim walczyć. Jeśli się przeciwstawimy, on ucieknie, bo będziemy jaśnieć Bogiem. Będziemy mocni mocą Boga. Silni
Jego świętością, obecnością. Też bardzo ciekawą rzecz ojciec powiedział a propos walki duchowej na temat czytania Słowa Bożego, że dopóki ty czytasz Słowo Boże, to demon nie ma do ciebie dostępu. Jesteś jakby pod ochroną jakiegoś takiego systemu ochronnego, który uniemożliwia demonowi dostęp do ciebie. Ja myślę, że to jest wśród chrześcijan, wśród katolików ciągle temat, który nie został dobrze przerobiony. To lektura Słowa Bożego, zwłaszcza w kontekście tego, co ojciec nauczał, że demon naprawdę nie znosi, kiedy my rozważamy Słowo Boże. Może ojciec ku zachęcie powie coś na ten temat. Powiem tak, właśnie. Słowo Boże jest to szczególny dar, szczególna łaska dla człowieka. Kiedy Adam zgrzeszył, ukrył się przed Bogiem. Ja bym to nazwał, że wpadł w taką ciemność. Nagle relacja z Bogiem została zerwana przez człowieka. Człowiek utracił Boga. Nie dlatego, że Bóg porzucił człowieka, tylko człowiek porzucił Boga. I wiemy, że grzech pierworodny to taka sytuacja, która sprawia, że człowiek sam o własnych siłach nie może wrócić do Boga. Nie może odnaleźć Boga, doświadczyć Boga. Dlatego Bóg woła Adama. Adamie, gdzie jesteś? To jest to Słowo Boże, które dociera do człowieka, a które sprawia, że w tych ciemnościach mimo wszystko człowiek znajduje jakąś drogę do Boga. Słyszy, aha, wie, gdzie Bóg jest. I kiedy Jezus nas zbawił, to Słowo Boże, którym On też jest dla nas, bo Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, więc kiedy ja pochylam się nad Słowem Bożym, w mojej duszy, która może być ogarnięta ciemnością grzechu, zwątpienia, niewiary, zamartwiania się, jakichś przykrych doświadczeń, nagle to Słowo wpada jak promień światła i rozprasza ciemności. Te ciemności stają się jakby na zewnątrz. I w tym momencie diabeł jest bezsilny, bo to światło wpada do tego miejsca, gdzie jest jakaś ciemność. Tak na przykład jak w ciemnym pomieszczeniu zapalimy światło. Ciemność nagle jest na zewnątrz. Nie może wejść, bo jest światło. Dopóki jest światło, ciemność nie wejdzie. Jeśli ktoś wyłączy światło, wtedy ciemność momentalnie zalewa dane pomieszczenie. Tak samo jest ze Słowem Bożym. Ono wpada w nas i dopóki wpada, ta ciemność jest na zewnątrz, więc zło jest bezsilne. Ono czeka, kiedy człowiek przestanie słuchać Bożego Słowa czy czytać, ale my jeśli zaczynamy żyć Słowem Bożym, to tak samo jesteśmy w świetle. Jesteśmy jakby zanurzeni w tym Słowie, więc jesteśmy chronieni. I Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Ono oddziela we mnie to, co jest ciemnością, czyli grzech, moje złe skłonności, wady, negatywne uczucia, złe myślenie. Odcina ode mnie, a z drugiej strony pokonuje demony, które wykorzystywały mój lęk, moje nałogi, moje uzależnienia. I ta moc Słowa Boże jest tak ogromna, że jeśli człowiek wprowadza w życie, jeśli żyje tym Słowem, jeśli go używa, nagle okazuje się, że ono jest skuteczne, rzeczywiście działa. We mnie działa. Bo Słowem Bożym mogę pokonać każdego demona, tak jak Jezus. On na pustyni pokonał demona Słowem, Słowem Bożym. I to jest piękne, nie? Że to Słowo Boże to nie tylko takie czy inne zdanie, które mogę przeczytać mądre, mniej mądre, tylko jest to jakby żywa obecność Jezusa. To Słowo stało się ciałem. Więc kiedy słucham Słowa, to tak naprawdę otwieram się na Jezusa. To On wchodzi we mnie i rozświetla to, co jest w ciemnościach. Dzięki Słowu ja też zbliżam się do Boga. Więc mogę później przeciwstawić się diabłu. I to przeciwstawienie się diabłu nie wynika z tego, że jestem lepszy od demona, tylko wynika z tego, że Pan jest ze mną i mogę to uczynić, bo On jest ze mną. To na przykład jak synek idzie z ojcem, nie? I nagle jakiś tam pies walczy i dziecko mówi, idź precz. Krzyczy na tego psa, odejdź. Pies posłucha, bo jest ojciec.
ktoś większy, nie? I boi się, nie boi się dziecka, ale boi się tego, który jest tym dzieckiem. I mi się wydaje, że właśnie tak demony, jeśli my rozkazujemy, jeśli widzą, że jesteśmy sami, nie podziała, ale jeśli widzą Jezusa wokół nas od razu, powiedzą, kto jest. Demonom nie podoba się słuchanie Słowa Bożego. Też mieliśmy okazję to usłyszeć, że możemy wielokrotnie uczestniczyć na mszy świętej czy na spotkaniach wspólnoty, a jednak mieć te uszy zamknięte. Tak. Więc to jest jakiś taki problem, z którym trzeba się jakoś uporać, żeby te Słowo Boże rzeczywiście do nas docierało, a nie obijało się gdzieś o uszy. Czyli mają uszy, a nie słyszą, Pan Jezus powiedział. Tak. Bo tak, można słuchać, ja słucham, ale nie słyszę, czyli nie przyjmuję do swojego życia. Nie odbieram to słowo jako skierowane bezpośrednio do mnie, że akurat to, co słyszę, jest dla mnie. Nie pozwalam, aby to słowo mnie przemieniało. Czyli jeśli Słowo Boże mówi, nie bój się, nie lękam, bo ja jestem z Tobą, ja muszę to przyjąć i rzeczywiście przestać się bać. Bo to słowo nie sprawi, że ja przestanę się lękać. Ja muszę go przyjąć i rzeczywiście przestać się bać. Święty chyba Franciszek Ksawery, jak się nie mylę, mogę się myleć, albo chyba Franciszek Ksawery, on odczuwał lęk często i bał się ciemności. I prosił Pana, aby tę ciemność, aby ten lęk od niego zabrał. Boże, uwolnij mnie od tego lęku, bo ja się boję ciemności. I modlitwa nie działała. I w pewnym momencie, już nie pamiętam, chyba usłyszał w sercu, jeśli chcesz pozbyć się tego lęku, zmierz się z nim. Wyjdź i stań pośród ciemności. I on zaczął to robić. I przestał się lękać ciemności. I doszedł do takiej odwagi, że demony zaczęły się go bać. Później miał, każda jego modlitwa o uwolnienie była skuteczna. Demony zaczęły się bać, bo on już się przestał bać. On nie uciekał od zagrożeń, tylko stawał naprzeciw danego zagrożenia. Tak jak stanął naprzeciw ciemności i mówił sobie, Panie ze mną, nie będę się bał tej ciemności. Nie zmienić to się nie stanie, bo Pan jest ze mną. I później jak prowadził egzorcyzmy czy modlitwy uwolnienie, demony uciekały. Bo on był pewien, że Pan jest ze mną, więc zło mnie nic nie zrobi. Nie? Zresztą w czasie egzorcyzmów to widać, jaka jest ogromna złość i nienawiść demonów na egzorcystę czy na kapłanów, którzy pomagają, a jednak nic nie mogą zrobić. I demony mówią, ja bym cię zabił, gdyby nie Jezus, gdyby nie Bóg, który mi nie pozwala, który cię chroni. I to jest niezwykłe, nie? Że jeśli my uwierzymy, że Pan jest z nami, nic nam złego się nie stanie. I wiele jest takich niezwykłych świadectw osób, które wychodzą z największych opresji, bo zaufali Panu. To może skończymy modlitwą za te osoby, które będą odbiorcami tego wywiadu. Za te osoby, które znajdują się właśnie w takiej sytuacji jak Gedeon, czyli mają swoją ofrę i wydaje się im, że to życie już do niczego dobrego doprowadzić nie może. Są na skraju może jakiejś sytuacji psychicznej, finansowej czy duchowej. Więc prosiłbym Ojca, żeby teraz osoby pobłogosławić, pomodlić się za nie. Panie Jezu, wejrzyj na wszystkie osoby, które będą słuchać tych słów i okaż im swoje miłosierdzie. Niech każda, która stanie z odwagą przy Tobie, a sprzeciwi się złemu, doświadczy łaski Twego miłosierdzia. Niech od tej osoby odejdą wszelkie demony. Niech bicz, którymi się posługują, zadając im ból i cierpienie, zostanie skierowane przeciwko nim samym. Niech mocą Twojego Świętego Ducha doświadczą uzdrowienia i uwolnienia. Niech odejdzie od nich lęk i niepokój. Niech spłynie radość. Niech doświadczą Twojej świętej obecności. Polecam Ci każdą osobę, Panie, która jest udręczona psychicznie, nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie, której trudno jest uwierzyć, że Ty jesteś z nią. Spraw, aby jej nawet maleńki wysiłek otworzył jej serce na Twoje światło, a to światło niech rozproszy wszelkie ciemności. Niech sprawi, że poczuje w swoim sercu radość i pokój, Twoją świętą obecność.
Niech wszelkie demony odejdą od tych osób, które tego tak bardzo potrzebują i o to proszą. A wszystkie sytuacje zewnętrzne, które są niesprzyjające, które napełniają serce lękiem, martwieniem, złością i gniewem, niech już nie mają żadnego wpływu. Niech ich serce całkowicie się odmieni. Będzie wypełnione i miłością, radością i pokojem. Niech zmierzą się z tymi sytuacjami z odwagą, wierząc i ufając całkowicie Tobie. Niech Twoja obecność, moc z wysoka im nieustannie towarzyszy, a ja ich błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję, Ojcze, za czas nam poświęcony. Dziękuję również.